Maryla Rodowicz 73L. Nie musi się już martwić o swoją przyszłość. Lata płyną, a ona wciąż żyje tak, jak tamta dziewczyna, która z gitarą w ręku śpiewała małgośkę. Reklama także i w te wakacje kalendarz Maryli Rodowicz 73L. Jest gęsto zapisany. Jednak tegoroczne lato piosenkarka z pewnością zapamięta szczególnie z zupełnie innego powodu. Już we wrześniu, niemal, trzy lata po rozstaniu z mężem, Andrzejem Dużyńskim, odbędzie się pierwsza i najprawdopodobniej ostatnia rozprawa, rozwodowa. Prawnicy wcześniej ustalili wszystkie warunki rozstania, a także podzielili majątek szacowany na 20 milionów złotych. Pan Andrzej zostawił żonie willę w Konstancinie, wartą około 10 milionów, a także samochód, biżuterię oraz dzieła sztuki. Pani Maryla ma otrzymać połowę oszczędności, a e na jej trzymanie mąż będzie wypłacał dwadzieścia tysięcy złotych miesięcznie. Środki te będą przeznaczone między innymi na kierowcę, ogrodnika oraz gosposie. Ale to nie wszystko. Jak się okazuje, mąż piosenkarki zawarł także umowę ze swoim synem Jędrzejem, 33. O co chodzi? Gdyby nie był w stanie dalej łożyć albo coś mu się stało, to właśnie Jędrek będzie. Zobowiązany płacić mamie alimenty, wyjaśnia rewi znajome rodziny.